Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, witajcie moi drodzy bliscy, słuchajcie, kontynuujemy kampanię Aliantów, no i słuchajcie, wylądowaliśmy niedawno w Normandii, no i słuchajcie, musimy tutaj sobie jakoś poradzić, co może nie być proste. Tak, tutaj żeśmy ich już wstępnie ostrzelali. O, teraz oni walą do nas. Gdzie oni walą? Tu walą. Dobra. Jak tam nasze M7? Da, potrzebuję tej snajpera. Niech chłopaczyna sprawdzi, co się tutaj dzieje. Gdzie ten samolot niby? Dobra, wezwałem Mustangi w razie czego. Nic tu za bardzo nie ma. Ciężarówki im porozwalajmy. Pięknie. Co za artyleria mogła być? A przynajmniej wiemy, gdzie są Niemcy. Dobra, sprawdźmy sobie jeszcze jedną rzecz. Przyspieszony czas, zapomniałem. Rozwalić to. Wow, 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 wow. Lecą hęszluwy. What? Nie wiem, o co tu chodzi. Dobra. Możesz się spokojnie wycofać. Rozwalić.
Dobra, idziemy dalej zwiedzać. Dobrze wiedzieć, że nasza artyleria jest bezpieczna. Że jesteśmy poza zasięgiem artylerii wroga. Coś tu jeździ. Pancer trójeczka, tak. Wow, jakie tutaj nagromadzenie. Dobra. Nie ryzykujemy bardziej. No rozwalcie ten domek. Dobra. Jeszcze tą wieżę. Pozwiedzamy, pokręcimy się, porozwalamy co trzeba rozwalić. Nawet już nie pamiętam, o co tutaj toczy się gra. W sensie o jaki sprzęt. Tą panterę. Już? Szybko! A jest, rozwalić to. Pięknie. Jeszcze tym tu gruchnijmy. Pięknie. Pięknie, oczyściliśmy już most. No i słuchajcie, można się tak bawić, nie? Przy snajpera i artylerii nic nie jest w stanie się oprzeć temu zestawieniu. O nie. Przez to, że walą wszędzie, tylko nie tam, gdzie mają mnie. Dobra. Hummel. Hummel z Hummelem byłby problem, gdybym go nie wykrył. Dobrze. Teraz zawczasu jeszcze tak. Ten bunkier trzeba rozwalić. Ostre nawalanie. Dobra. Tutaj schron do zniszczenia. Tak jest, czyścimy, czyścimy. Jezus, ile oni mogą walić w ten jeden piękny, biedny schron? Coś tu stoi. Jest tu drugi Hummel? Czy tylko ten jeden tu był?
Na większy wiele wskazuje na to, że jest tylko jeden Hummel. Myślałem, że będzie więcej. Przynajmniej dwa. Dobra. Ty już tam nie jesteś potrzebny. No, artyleria wiele zmienia. Chyba tu nie ma niczego, z czym byśmy sobie nie poradzili. Dobra. Dobra. Roger. Okay. Infantry. Infantry. Naprzód. Acknowledge. Ready. Ready. Acknowledged. Here. Ciśniem, ciśniem. Nie wiem, po co dalej oni używają tych karabinów Boys. O ile ich używają. Mogliby mieć piaty. No, tu ma koleś Boysa. Nie, to jest Bren. Ten ma Boysa. Dobrze, jest to w ogóle nie do użytku przecież. Kompletnie bezużyteczne. Saddled up and waiting for orders. Ready? Sir, Joe from G.I. Joe. Ready to advance. Roger that. Orders? Sir. Dobra, mamy towarzystwo, uwaga. Zestrzelone w ostatnim momencie. Dobra. Truck here. On our way. Awaiting your command. Awaiting your command. Armor here. We won't fail. Dobra, działamy, działamy. Dobrze. Tak, wszystko pouzupełniane. To ruszamy tu. Falą. Jest naprzód, naprzód.
Roger that. Ty się wycofasz. My tu musimy mieć wóz wsparcia technicznego. A ja unieruchomili mi go. Granatem dostał, piechota się spóźniła. W sensie nie zaczekaliśmy na nią. To był chyba nasz błąd. Co, obydwu tutaj kazałem przyjechać? Jeden. Jedzie tu. Dobra. Waiting for orders. Ready for war. Oh, roger that. Saddled up. Yeah, we're on it. Here. I'm on it. Naprzód. Infantry. Affirmative. Ready for action. Yes, sir. Roger that. Naprawdę nie mają dosyć. Pięknie. Dobra. Waiting for orders. We're on it. Yes, commander. Yes, sir. Done ready. We got you. Jednego rozstawmy tu. Jedziesz to. Yes. Okay. Yes, commander. Affirmative. Yes, commander. Dobra, na spokojnie. Mamy go. Yes. Affirmative. Ready. Get that ammo out. Roger. Acknowledge. Ready. Your orders? Affirmative. Ready. Orders? Naprzód. Your orders? Nacieramy. We're already moving. Czy tego chcemy, czy nie? Ready for action. Careful. What are your orders? Orders confirmed. Wy im tu jeszcze podjedziecie. Ruszamy. Launcher reporting. Going home. Driver reporting. Orders? Sir.
Dobra, szybki save. Tak. Reporting. Okay. Dobra, jaki wy macie zasięg? Spoko. Rozwalić. No, napieprzać. Waiting for orders. Ciekawe, kiedy go rozwalam. Pięknie. Już się bałem, że ruszą do przodu. Pięknie. Dobra, czas się za nich wziąć. Na razie podejść. Na pozycje wyjściowe do natarcia. Już? Szybko poszło. Naprawdę szybko poszło. Nie jestem w szoku. Jeszcze ktoś, no. Dobra. Pięknie, pięknie. A, to jest ta. Czy tu mogę? Czekajcie, 15,1. Mieliśmy te stare brytyjskie działa wymieniać, nie? Wiecie, mają 3 km większy zasięg. Nie chcę tych dział, nie lubię chałupic, one mają mały zasięg strasznie. Co ja tu jeszcze mam? Sherman 93, tak? Przedni pancerz.
No nie no, ma gorszy pancerz niż Churchill. No nie da, tutaj nic nie poradzę. To bym chciał. Co ja tu mogę? O właśnie, mogę to sobie zdobyć, patrzcie. Kaliope by się też przydało. Weźmy sobie najpierw to. To jest niski, tak? Okej, dobra, no to zaczynajmy. Co my tu mamy? Zajmą wioskę, wyeliminuj strażników mostu, zajmij magazyn. Okej. Standard. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Co tu trzeba? Tu jest ta wioska. Tu jest most. Tu są takie rzeczy. Okej, no to co? Składamy bazar. Tak jest. No, nie ma lepszych dział niż te brytyjskie, naprawdę. No, pancer trójka rozwalona. Aby się tylko jakaś niemiecka artyleria zaraz nie odezwała. To będzie dobrze. Dobra, następne jednostki piechoty. Dobrze. Tu od razu jeden oddział poproszę. Dobra, wy sobie podjedźcie tu. Czy tu mamy pana snajpera? Mamy pana snajpera. Pan snajper jest bardzo przydatny. Dobra, to jest. W sumie i tak zakończę odcinek, to sobie zapiszę. Bo myślę, że warto. Na początku misji, kiedy jeszcze nie przystąpiliśmy za bardzo do ataków na siły wroga. Wrócicie w stronę miasta. Dobra, co my tu mamy? Zobaczmy, cóż tu Niemcy dla nas przygotowali. Pancerczwórka okopana, druga pancerczwórka okopana. Nie możemy je rozwalić. A kurde no!
No, bo mają straszną penetrację, to dlatego. Czyli tak powinny dać radę. Walić na następnego. No, one też są kopane. To też ma wpływ na celność naszego strzału. Dobrze, moi drodzy. Dobrze, moi drodzy. Tym radosnym widokiem dwóch płonących Panzer 4. Myślę, że możemy tutaj spokojnie zakończyć odcineczek. Mam nadzieję, że się podobało. Dziękuję wam za wszystkie wasze komentarze, oceny oraz subskrypcje. Dzięki, że jesteście. No i trzymajcie się. Hej, do następnego. Na razie.